Czy fikcja może być prawdziwa? W jaki sposób fikcja ubiera się w słowa prawdy? To jest taki motyw przewodni, temat, który będzie stanowił punkt odniesienia w czasie dzisiejszego podcastu, w czasie dzisiejszych rozważań, do których serdecznie Państwa zapraszam. Postaramy się w pewien sposób zdefiniować, odnieść, czy spróbować jakoś skontekstualizować zagadnienie prawdy właśnie w obrębie fikcji, właśnie w obrębie fikcjonalności, bo wydaje mi się, że prawda jako sam termin filozoficzny, jako jej różnorakie definicje, jako jej pewne zmiany czasowe, którym podlegała, jeśli spojrzeć na jej rozwój tak na przestrzeni historii filozofii, to jest taki obszar, który zostanie na pewno poruszony przez innych prowadzących oraz prowadzących w pozostałych podcastach i będę gorąco zachęcać do tego, żeby Państwo również się z nimi zapoznali. Jednak tym, co będzie nas dzisiaj interesowało, będzie zagadnienie prawdy właśnie w odniesieniu do fikcji, głównie w odniesieniu do literatury, bo wydaje mi się, że właśnie fikcja no zazwyczaj kojarzy nam się z literaturą, że stanowi taki najbardziej powszechnie obowiązujący sposób powiązania. Oczywiście można też fikcję wyróżnić na różnych innych płaszczyznach, co też później zrobimy, mam nadzieję, ale od początku. Kiedy zastanawiamy się i kiedy myślimy o prawdzie, zazwyczaj automatycznie w jakiś taki czasem nawet bezrefleksyjny sposób wskazujemy na tożsamość pomiędzy prawdą, a pomiędzy rzeczywistością. Poszukujemy jakichś punktów zgodnych, punktów wspólnych, punktów, które wskazywałyby w sposób jednoznaczny na to, że prawda miałaby oznaczać właśnie tą adekwację, miałaby oznaczać korespondencję. Tutaj pozwalam sobie na takie przemieszanie kilku koncepcji filozoficznych. I właśnie ta klasyczna definicja prawdy, ona stanowi coś takiego, co w filozofii obowiązuje po dziś dzień, wydaje mi się, najszerzej, mimo tych różnych innych wariacji, które tam po drodze się przydarzały i które są niewątpliwie niezwykle fascynujące, ożywcze intelektualnie, no to jakoś ta klasyczna definicja prawdy stała się najbardziej. Jest to oczywiście ciekawe, dlaczego się tak stało, nie będzie to stanowiło przedmiotu naszych dzisiejszych rozważań. Przyjmujemy, że ta klasyczna definicja prawdy jest taką matrycą, tak? Jest jakimś punktem odniesienia, jest czymś, co stanowi dla nas takie lustro, w którym trochę możemy się przejrzeć i pozwala nam no, na klarowne, powiedzmy, zdefiniowanie tego zagadnienia prawdy. Z kolei pytanie, które mogłoby nam przysporzyć już trochę więcej trudności, nie mówię, że klasyczna definicja prawdy nie przysparza, bo można tu wysunąć szereg argumentów za tym, że ona tak naprawdę nie wystarcza, że nie jest czymś w zupełności satysfakcjonującym z filozoficznego punktu widzenia, ale nie o tym. Pytanie, które mogłoby nam przysporzyć być może więcej trudności, no to jest właśnie pytanie o prawdziwość czegoś fikcyjnego. To jest pytanie o to, czy świat fikcyjny, czy świat nierzeczywisty, tak? Bo trochę ta definicja fikcji poniekąd zawiera w sobie, czy nasuwa nam taki punkt widzenia, że jeżeli coś jest fikcyjne, to jest zarazem nierealne. Jeżeli coś jest fikcjonalne, to tak jak gdyby ucieka od rzeczywistości. Więc kiedy pytamy o to, czy fikcja może być prawdziwa, czy świat fikcyjny może zawierać w sobie takie substraty ontologiczne, które wyróżniałyby w jakikolwiek sposób tę definicję prawdziwości, okazuje się, że jest to bardziej problematyczne, że jest to kwestia w pewien sposób nurtująca. Tak więc literatura będzie nam się jawiła jako coś kłopotliwego do zaklasyfikowania, jako taka sfera słów, wyrazów, która będzie nas zwodzić, ale będzie nas też prowokować i będzie właśnie prowokować to pytanie o jej prawdziwość. To tak słowem wstępu, drodzy Państwo. No więc stajemy jako ludzie, jako czytelnicy, jako filozofowie, jako amatorzy, jako zwykli szarzy ludzie, no w obliczu zetknięcia właśnie z zapisem literackim. Chcemy pytać o to, czy ta literatura, czy ona może być w jakiś sposób prawdziwa, czy też nie. Pytamy o prawdziwość może już niekoniecznie rzeczy, nie rzeczywistości, ale o słów, o prawdziwość słów, o prawdziwość pewnych znaczeń tej rzeczywistości. Chcemy więc pytać o to, czy fikcja jest rzeczywiście prawdziwa, czy ma jakąś szansę na zetknięcie się z prawdziwością. Jeśli więc spojrzymy na literackie uniwersum, najpierw z perspektywy czytelnika, no a później z perspektywy twórcy, który tak naprawdę w tym kreowaniu tego świata fikcji, świata literatury będzie odgrywał znamienną rolę, być może najważniejszą,
co też zaraz sobie przedyskutujemy. No, twórca jako ten, który ze swojej wyobraźni tak wydobywa coś, co przenosi na kartki papieru, coś, z czego ulewa historię, coś, z czego rzeźbi w materii słowa. Wydaje mi się, że zauważamy pewne wspólne elementy. Jesteśmy w stanie dostrzec coś, co nie różnicuje, ale zrzesza przestrzeń literatury z przestrzenią rzeczywistości właśnie, z przestrzenią świata zewnętrznego, tego, co namacalnie, empirycznie i doświadczalnie nas otacza. Pytanie jednak nie jest o podobieństwo, a o adekwację, tak? Arystoteles, który jest uważany powszechnie za tego, który rozpoczął gdzieś tam tę tendencję do klasycznego definiowania prawdy, czy później ta wzmocniona przez świętego Tomasza definicja korespondencyjna prawdy zakłada nie tyle co podobieństwo, a adekwację, korespondencję właśnie, zgodność myśli z bytem. Pytanie więc powinno brzmieć nie tak, czy ta fikcja jest podobna, czy jest zbliżona, ale powinno brzmieć tak, czy ona ma szansę być taka sama jak rzeczywistość. I tutaj rodzi się już problem. Tutaj sprawa już nie jest taka oczywista i tutaj staje się bardziej kłopotliwa. Zagadnienie staje się troszkę bardziej mętne. Wiemy, że podobieństwo nie będzie w żadnym wypadku wyznaczało adekwacji, nie będzie oznaczało tożsamości. Podobieństwo nie jest w żadnym wypadku prawdą. Czym więc jest fikcja? Warto sobie zadać takie pytanie jeszcze słowem wstępu. Można by powiedzieć, wydaje mi się najkrócej, że fikcja będzie czymś, co tworzy taki mikrokosmos znaczeń, słów, wyrazów, właśnie ten mikrokosmos wydobyty z wyobraźni autora, do którego dostęp będą mieli nieliczni, będą mieli wybrani. Czytelnicy, którzy sięgają po daną lekturę, którzy zanurzają się w fikcyjnym świecie, którzy decydują się na to, żeby w nim partycypować. Tak więc ten świat literacki wybierają na własną odpowiedzialność, za własnym przyzwoleniem i za własnym wyborem. W jaki więc sposób można rozstrzygać o prawdziwości tejże fikcji, jeżeli jest to coś, co tak naprawdę jest światem nie nam przyznanym zewnętrznie, nie czymś powszechnie obowiązującym, ale właśnie czymś wybranym. Jest aktem pewnej dowolności, jest aktem wolnej ludzkiej woli. Partycypujemy w literaturze, bo chcemy w niej partycypować, a nie dlatego, że musimy. Nie jesteśmy przymuszeni do tego, żeby światy literackie zwiedzać. Nie jest tak jak z rzeczywistością, w której zakotwiczeni zostajemy z dniem urodzin i nie mamy żadnego wyboru, oczywiście poza opcją samobójstwa, by się z niego wydobyć. Świat literacki tutaj jest taką ofertą bardziej przyjazną, tak, niż świat rzeczywisty, bo możemy w każdej chwili do niego zajrzeć, ale też, kiedy zechcemy, możemy z niego wyjść i robimy to bez absolutnie żadnych konsekwencji. Prawdziwość świata fikcyjnego tak więc byłaby czymś skupiającym się na wyróżnieniu, odnalezieniu pewnych poszczególnych związków, zarówno ontologicznych, czyli tych traktujących o sferze bytu, o sferze istnienia, jak i tych epistemologicznych, poznawczych i podobieństwach właśnie zachodzących pomiędzy światem tym realnym, a tym wyobrażonym, światem rzeczywistym, a światem fikcyjnym. Podstawowa definicja prawdy, tak, do której już poniekąd nawiązaliśmy sobie na samym początku, ta wywodząca się jeszcze ze starożytności, później kontynuowana z powodzeniem w średniowieczu i mająca bardzo różne recepcje we współczesności. Definicja prawdy, która, tak jak powiedziałam, będzie modulowana, będzie w pewien sposób zmieniana, będzie redefiniowana na przestrzeni wieków. To coś, co nie będzie nas koniecznie interesowało i różne jej odmiany. Mogą oczywiście rzucać bardzo różne światło również na zagadnienie fikcji, zagadnienie prawdy, fikcji i jej wzajemne powiązanie. To nie jest jednak to, co będzie nas dzisiaj ściśle interesowało. To, co nas będzie interesowało, to w jaki sposób istnieje fikcja na ten moment. Miejsce, które tak naprawdę jest wyznaczone do istnienia fikcji i co będzie dla nas kluczowe w kontekście badań nad rolą prawdziwości bądź też jej braku w świecie fikcyjnym, jest słowo, wyraz, litera. Z tego tak naprawdę jest zrodzona tkanka świata fikcyjnego, świata wyobrażonego. Literatura składa się z słów. Cytując Jeana Cocteau, a bardziej parafrazując, można powiedzieć, że każda, nawet najwybitniejsza książka jest tylko niezbyt zgrabnie rozrzuconym alfabetem, co też w pewien sposób nam tutaj nadaje jakiś nurt tych rozważań. Kiedy więc chcemy rozważyć ten status ontologiczny, kiedy chcemy się zastanawiać nad tym, jak ta fikcja istnieje,
jaka jest szansa jej jakiegoś takiego bytowego posłannictwa, tak naprawdę no, zastanawiamy się nad pewnymi substratami, tak? Substratami ontologicznymi w fikcji. I kiedy chcemy się nad tym zastanowić, zastanawiamy się jednocześnie nad rolą słów, wyrazów, nad pewną siatką semantyczną, która jest rozrzucona po świecie wyobrażonym, ale w którą też ten świat wyobrażony będzie zanurzony. Siatka semantyczna, w której zadomawia się literatura, mówiąc językiem metaforycznym. Ponownie powraca nam tutaj kwestia tego, że wszystko, co fikcyjne, będzie podobne do rzeczywistości, ale czy będzie z nią tożsame, czy będzie jednakie z rzeczywistością. Żeby rozpocząć te rozważania w pełnej krasie filozoficznie, myślę, że pierwszym filozofem, którego tutaj należy przywołać, jest polski myśliciel Roman Ingarden. Lubiany, nielubiany, różnie komentowany w zależności od tego, na co chce się zwracać uwagę. W takim swoim dziełku, którego tytuł brzmi o tak zwanej prawdzie w literaturze, wydaje mi się, że jako jeden z pierwszych zarysowuje to, jak te zdania fikcyjne, jak ten świat wyobrażony można definiować właśnie poprzez siatkę filozoficzną. Roman Ingarden robi coś bardzo szczególnego, jeśli chodzi o tą literaturę i tym samym też rozpoczyna pewien ciąg, pewną tendencję w dyskursie filozoficznym do właśnie rozważań nad literaturą, nad jej rozumieniem i nad jej statusem ontologicznym. On robi coś takiego, że wprowadza tutaj własne nazewnictwo, taką wsobną nomenklaturę, powiedziałabym. Postulat Ingardena brzmi następująco. Dzieło literackie prawie nigdy nie oferuje nam sądów sensu stricto, a zazwyczaj raczy nas zdaniami quasi twierdzącymi. Tutaj Roman Ingarden ma na myśli po prostu to, że sądy sensu stricto, czyli te, no, które miałyby w sobie absolutnie jakiś taki trzon prawdziwości, tak, byłyby tą zgodnością z rzeczywistością, nie są czymś, co występuje w literaturze. Literatura jest usłana quasi sądzeniami, tak, czyli czymś w połowie prawdziwym, czymś, co jak gdyby dotyka prawdy, ociera się o nią, zbliża się do niej, ale nie ma tej bezpośredniej tożsamości. Nie ma czegoś, co by nas zadowalało na tyle, żebyśmy powiedzieli tak, fikcja jest prawdziwa, żebyśmy zatrzymali się i wykrzyknęli, że rzeczywiście ten świat wyobrażony może być prawdziwy. Ingarden sądzi, że nie ma takiej, nie ma za bardzo takiej możliwości, że ta prawda literacka, ten quasi prawdziwy charakter zdań, właśnie dzieła literackiego, dzieła wyobrażonego, to jest coś, czemu będzie daleko do prawdziwości w sensie klasycznym. On tutaj bardzo silnie będzie inspirował się tą klasyczną definicją prawdy, nieustannie się do niej odwołując. Więc te zdania literackie, one są jak gdyby w połowie prawdziwe. Zbliżają się do pojęcia prawdy, ale nigdy nie są nią samą. Co takiego w zasadzie nam mówi to rozumowanie? No, Ingarden postuluje, że ta prawda literacka jest dla niego jak gdyby pewną funkcją operatywną dzieła. Nie jest prawdą samą w sobie, nie jest prawdą sensu stricto. Jest funkcją operatywną dzieła, co mogłoby oznaczać, że ta prawda fikcyjna, prawda fikcjonalna, ona niesie za sobą jakiś inny przekaz, uwaga, być może ważniejszy niż przekaz samej prawdy. Tutaj już jest zalążek tego takiego rozumowania, że być może świat literacki ma coś więcej do powiedzenia niż samo dokumentowanie, odzwierciedlanie i ścisłe podążanie za rzeczywistością. To jest ta myśl do tego, że literatura być może powinna zajmować się czymś innym, czy ważniejszym, też to jest ważne pytanie, niż dokumentowaniem i naśladowaniem rzeczywistości. Ingarden więc będzie mówił o tym, że te zdania quasi twierdzące, które są wymyślone przez autora czy autorkę dzieła, a następnie wprowadzone do tego świata wewnętrznego dzieła, do tego mikrokosmosu świata wyobrażonego, mają jakiś swój wewnętrzny habitus. Habitus, który w pewnym stopniu upodabnia je do rzeczywistości, tak już powiedzieliśmy, ale jest to pewnego rodzaju ułuda. To jest coś, co autor przenosi na kartki papieru, czego później czytelnik jest konsumentem, czego jest odbiorcą, ale to nigdy nie będzie to samo. To nigdy nie będzie to samo, co
co prawda w sensie jej klasycznej definicji. Czytelnik musi mieć świadomość, że świat literacki jest wymyślony, że jest stworzony po to, żeby być w pół prawdziwy, że ten świat fikcyjny, który jest wpajany przez autora czytelnikowi, nigdy nie będzie wykazywał tej tożsamości. Więc ten poznawczy charakter fikcji, który jest zupełnie inny niż ten, który przysługuje rzeczywistości, jest tutaj niezwykle istotny. Fikcja ma po prostu odmienny status ontologiczny, zdaniem Ingardena, więc sądy sensu stricto, o których będzie pisał Ingarden, są takimi, dlatego że znajdują swoje potwierdzenie w jakimś wycinku rzeczywistości, w jakimś jej obszarze, korespondują ze światem zewnętrznym. Tutaj mamy tak naprawdę eksplicite daną tą klasyczną definicję prawdy, to, że korespondencja z wycinkiem rzeczywistości rzeczywiście będzie oferowała sądy sensu stricto. Sztuczność fikcyjnego świata jest jednak stanem faktycznym, jest czymś, z czym nie możemy się kłócić, zdaniem Ingardena przynajmniej. Tak więc ten świat wyobrażony będzie w pewien sposób inspirował się rzeczywistością. Tutaj jest aspekt tego, że autor, autorka, jako ktoś, kto stoi z pełną odpowiedzialnością za tworzeniem dzieła, będzie jednak żywym człowiekiem, będzie kimś zakorzenionym w rzeczywistości, więc będzie nieustannie do niej powracał, inspirował się nią, wyciągał z niej tyle, ile można, ale nigdy nie będzie w stanie wykazać bezpośredniej tożsamości pomiędzy tymi dwoma światami. To, co będzie stanowiło dla nas tutaj bardzo ciekawy punkt odniesienia i niejako uzupełniało, a jednocześnie poszerzało to rozważanie Ingardena, to wydaje mi się, że pisarstwo realistów, takich realistów, jakimi byli Balzac, Zola, Dostojewski, Flaubert, to wszystko są autorzy, którzy w pewien sposób będą dla nas czymś takim bardzo ważnym, jeżeli chodzi o ten właśnie realizm XIX wieku. Oni właśnie, można by powiedzieć, z jednej strony, jeśli spojrzeć na te najbardziej sztandarowe ich dzieła, byli takimi szaleńcami przywiązanymi do tej rzeczywistości, którzy z niezwykłą namiętnością starali się odwzorować tak, te wszystkie postulaty czy realizmu, czy później też naturalizmu, jako tego skrajnego nurtu, który miał się nawet nie tyle zbliżać do rzeczywistości, co odwzorowywać ją z każdym detalem, z każdym szczegółem i z ogromnym pietyzmem. Ilustrując nie tylko to, co literatura lubiła do tej pory, tak, czyli sceny piękne, słodkie i takie, które będzie przyjemnie czytać, ale także eksponując jakąś brunatność i brud świata rzeczywistego, mogliby stanowić dla nas pewną zagadkę, tak? No bo ktoś mógłby powiedzieć, no ale jak to? Tutaj z jednej strony Ingarden mówi nam o tym, że świat literatury nigdy nie powie nam prawdy w takim sensie, w jakim chcielibyśmy o niej słyszeć, że to nigdy nie będzie prawda klasyczna, no ale tutaj pojawia się przecież takie grono przedstawicieli wybitnych pisarzy, wybitnych twórców, no którzy tę rzeczywistość starali się ilustrować, którzy tę rzeczywistość starali się na kartki papieru przynosić w sposób no jak najbardziej zgodny, tak, niezakłamany, w sposób, w którym mógłby się zbliżać nawet do reportażu czy do dokumentu bardziej niż do powieści. Byli więc takimi, którzy ten świat wewnętrznej literatury tworzyli jak najbardziej na wzór i podobieństwo. Tutaj będę za chwilkę cytować jeden z listów Flauberta. Myślę, że to jest niezwykle ciekawy punkt odniesienia. No Flaubert zdaje się tutaj takim przykładem o tyle intrygującym i o tyle ożywczym intelektualnie, że on jak gdyby sam dokonywał pewnej autoanalizy swojego procesu twórczego i w takich nowszych wydaniach Pani Bowary, czyli jego swoistego opus magnum, można odnaleźć komentarze dotyczące samego procesu twórczego. I tutaj jeden właśnie z takich komentarzy, który był zawarty w liście do jednego z przyjaciół. Pozwolę sobie zacytować. Flaubert mówi tak na temat literatury. Obraz, stworzony przez wyobraźnię, jest dla mnie równie prawdziwy jak obiektywna rzeczywistość. To, czego dostarczyła mi rzeczywistość, po chwili nie daje się już odróżnić od wprowadzonych przeze mnie zmian i upiększeń. Wymyślone postacie nachodzą mnie i prześladują, czy raczej to ja wślizguję się w ich skórę. Opisując samobójstwo pani Bowary, miałem w ustach smak arszeniku. Sam byłem otruty do tego stopnia, że dwa razy napadły mnie mdłości. Prawdziwe, bo zwymiotowałem cały obiad. Kiedy opisuję jakąś scenę,
Widzę całe umeblowanie, włącznie z plamami na meblach, chociaż nie będzie o nim ani słowa. Kwestią kłopotliwą w obliczu tego fragmentu, tego cytatu z Flaberta, no byłoby to, gdzie tak naprawdę no, pośród tej analizy Ingardena plasuje się jego sposób widzenia, gdzie można by go umieścić, czy bliżej jest mu do quasi sądzenia, czyli tego półprawdziwego, zbliżającego się do prawdy, ocierającego się o nią, ale nigdy nie będącego nią samą, czy może sensów stricto, tych sądów, które mają jakieś zupełnie pełne znaczenie w obliczu prawdziwości. Tutaj pozwolę sobie znowu zacytować teraz Ingardena, który mówi, że quasi sądzenie rodzi się na tle aktów umyślnie lub mimowoli wytwórczych, aktów fantazji poetyckiej, których ostatecznym zamierzeniem nie jest proste, możliwie wierne dostosowanie się do tego, co jest przed ich dokonaniem się, lecz przeciwnie, wyjście poza świat ze stany, czasem nawet wyswobodzenie się od niego właśnie przez wytworzenie na pozór nowego świata. Tutaj tym nowym światem byłby właśnie mikrokosmos literacki, coś wewnętrznego w literaturze. Kwestie, czemu bliżej jest, czy sądu sensu stricto, czy quasi sądzenia, czego bliżej jest Flaubert, zostawiam Państwu do własnego rozstrzygnięcia. Myślę, że to jest ciekawy trening intelektualny. Trudno jest tak naprawdę powiedzieć, czemu jest bliżej, która z tych kategorii, która z tych legitymacji tak naprawdę ontologicznych jest bardziej adekwatna, jeżeli chodzi o to rozróżnienie. Jedyne, co wiemy, to to, że Ingarden postuluje, że zadanie utworu kryje się być może gdzieś indziej niż w tym, żeby odwzorowywać rzeczywistość. Myślę, że to jest też taka konstatacja warta rozważenia na własny rachunek. To, co jeszcze chciałabym poruszyć, korzystając z tego, że mam możliwość dzielenia się z Państwem właśnie wiedzą na ten temat, to jest kwestia niebywale dla mnie osobiście istotnej, ale też bardzo cenionej współczesnej polskiej filozofki, która to zagadnienie fikcji, zagadnienie prawdziwości również rozważała na troszkę może inny sposób, taki bardziej postmodernistyczny, powiedziałabym. Tą filozofką jest Maria Janion, wspaniała, być może niewystarczająco doceniona w Polsce poza konkretnymi środowiskami osoba. I to, co chciałabym tutaj przytoczyć w kontekście tych rozważań nad istotą prawdy literackiej, jest jej znaczenie w kontekście ludzkiego życia. Maria Janion w swoim takim flagowym tak naprawdę eseju Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś, no, który otwiera cykl tak naprawdę z pewnych literackich spotkań z nią, książka, która jest teraz nie do zdobycia, ale szalenie polecam, jeśli ktoś miałby okazję po nią sięgnąć, przywołuje nam tam ideę Bildung. Ideę, która w przełożeniu na język polski mogłaby oznaczać coś takiego jak samopojęcie czy samoświadomość. Ideę zaczerpniętą jeszcze z takiego myślenia goetańskiego, z Goethego, któremu było bardzo blisko tak do tego rozumienia. Ona ją w pewien sposób bierze na warsztat i stara się powiedzieć, no czym ta idea mogłaby być dla nas współcześnie, czym mogłaby być dla człowieka, który jest zakorzeniony właśnie w kulturze masowej, w kulturze takich wielu bodźców, w kulturze, tak jakby niektórzy badacze powiedzieli, postmodernistycznej, w świecie pełnym sprzeczności, w świecie myślowo-dekadenckim, w świecie, który jest poddany pewnemu rozpadowi, rozkładowi intelektualnemu czy ideowemu. No Maria Janion tutaj tak naprawdę będzie postulowała to, że tym, co jest najważniejsze nie tylko właśnie w kontekście życia, ale właśnie w kontekście prawdziwości, do której jeszcze zaraz przejdziemy i do fikcji, do której też zaraz przejdziemy, będzie to, że to, co daje nam jakąś gwarancję, można powiedzieć, ważkości, ale też wartości naszego własnego istnienia, to jest jego samoświadomość. To jest to, że ta sfera przestrzeni, czy to fikcyjnej, czy to prawdziwej, powinna być w pewien sposób przez nas, powiem kolokwialnie, intelektualnie przetrawiona. To jest to, o czym Maria Janion będzie pisała. To, co będzie sobie zadawała pytanie, to jest to
pytanie o to, czy świadomość własnego istnienia ogranicza się do świadomości tylko i wyłącznie przeżyć realnych, czy też będą miały w tym swój udział jakieś przeżycia natury fikcyjnej, fikcjonalnej, nie do końca zgodnej z rzeczywistością, do końca z nią tożsamej. Te warunki, wytyczne Marii Janion, które dotyczyłyby, być może tutaj użyłam zbyt ostrych słów, które dotyczyłyby właśnie idei samopojęcia, idei Bildung, to jest przede wszystkim jakiś taki rodzaj indywidualizmu, odrębności, jeżeli chodzi o sposób myślenia, powiedziałabym takiego bardzo oryginalnego intelektualizmu, który miałby polegać na tym, co nie jest być może szalenie odkrywcze, że nie idzie się utartą ścieżką, ale szuka się jakichś alternatywnych rozwiązań. Tutaj Maria Janion poszukuje odpowiedzi na to, czym miałaby być ta egzystencja pełna. To jest zwrócenie się przeciwko jednolitości, monolityczności i homogeniczności współczesności. To jest zwrócenie się przeciwko bezalternatywności. Maria Janion tutaj sprzeciwia się czemuś takiemu, co jej zdaniem w pewien sposób wyznacza współczesność, czyli właśnie tej bezalternatywności. Dla niej idea samopojęcia to jest pewna alternatywa w stosunku do takiego jednorakiego i bardzo kolokwialnie mówiąc spłaszczonego wizerunku świata. Jak jednak w kontekście tego będą się plasowały światy fikcyjne? Maria Janion, kiedy zwraca się w stronę świata fikcyjnego, nierealnego, mówi o fantazmatach i konstatuje w taki bardzo piękny sposób, że rzeczywistość fantazmatu jest jedną z rzeczywistości człowieka. Chciałabym, żebyśmy się przez chwilę na tym zdaniu skupili. Jest to moim zdaniem pewna kontynuacja, pewne rozwinięcie, przedłużenie rozważań nad prawdą i nad jej różnymi odmianami. Dalej Maria Janion mówi nam, że fantazmaty to różnego rodzaju marzenia, iluzje, urojenia, przewidzenia, mistyfikacje, halucynacje, półsny i zamglone obrazy tego, co realne, nierealne zarazem. Myślę, że to jest też niezwykle istotne. Ten poetycki język Maria Janion świetnie ilustruje to, czym tak naprawdę jest fantazmat, ale czym też tak naprawdę jest fikcja, że jest to coś zawieszonego, że jest to coś w pewnej przestrzeni niedookreśloności pomiędzy rzeczywistym a nieprawdziwym, pomiędzy czymś, co spotykamy na co dzień, dobrze obeznanym, a pomiędzy czymś odległym. Że jest to coś o bardzo chybotliwym statusie ontologicznym, coś, czemu nie potrafimy przypisać konkretnych walorów. Myślę, że taka definicja fantazmatu jest bardzo, bardzo słuszna i bardzo adekwatna i stanowi świetny punkt odniesienia w rozmowie o fikcji. Więc fantazmat będzie czymś, co dla Janion będzie bardzo mocno powiązane z ideą Bildung, z ideą samopojęcia. Fantazmatyczność, a więc też fikcyjność, której cechą fikcyjności jest właśnie swoisty fantazmat, będzie dawała nam pewne opcje wyboru. Będzie właśnie tą ofertą tego alternatywnego, innego sposobu prowadzenia swojego życia, będzie dawała szansę na to, żeby wartość własnego przeżycia naprawdę poznać. Janion, kiedy analizuje fantazmat, nie może przejść obojętnie obok jego roli partycypacji w kulturze masowej zwłaszcza, która jej zdaniem wyznacza jakiś taki chronologiczny rys na osi czasu postmodernizmu. Podsumowując, fantazmat czy też fikcja mogą stwarzać szanse na to, byśmy swoje istnienie w pewien sposób dopełnili, byśmy je dookreślili, byśmy opowiedzieli je w pełni, by dać mu jakąś pełną szansę wyrazu, by dać mu opcję, która sprawiałaby, że będziemy usatysfakcjonowani. Fikcja więc może nas zastanawiać nie tylko ze względu na to, czy jest prawdziwa, ale ze względu na to, czy prawdziwa może się stać i w jaki sposób my, jako jej uczestnicy, jako jej obserwatorzy, partycypanci, będziemy o niej myśleć.